partnerzy odcinka Platinet. Cześć, witam. Dzisiaj witam Was w moim garażu. Znakiem tego będzie kolejny test. Kolejny test urządzenia do ładowania. Ja to użytkuję od kilku tygodni i powiem szczerze, jestem mile zaskoczony, jak to fajnie działa. Mamy tutaj standardowe urządzenie obsługiwane przyciskami z wyświetlaczem, natomiast można to urządzenie obsługiwać również z aplikacji, i to z aplikacji Tuya. Jest to najszybciej działająca aplikacja na świecie. Żeby wejść, zobaczyć parametry, nie trwa to na moim telefonie nawet sekundy, także petarda rozwiązanie. Zaraz Wam zaprezentuję, jak to wygląda. Ja mam tutaj wersję taką przedprodukcyjną, która jest z końcówkami, natomiast docelowo będzie wersja albo 11, albo 22 kg. 11 kW, czyli 16-amperowe gniazdo siłowe, tak to tutaj wygląda. Ewentualnie może być 22 kW, to jest troszkę większe, 32-amperowe gniazdo siłowe. I teraz tak, wpiłem się w gniazdo 16-amperowe, czyli mamy aktualnie 11 kW maksymalnie. No i mamy tutaj przycisk, możemy sobie zmienić 6, 8, 10, 13 i 16 amperów. Możemy też opóźnić ładowanie co pół godziny, godzina, półtorej, dwie, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. I 8 godzin to maksymalne opóźnienie. Mamy też pomiar temperatury w urządzeniu ze względów bezpieczeństwa. 24 stopnie jest teraz wewnątrz, 25 i pomiar napięcia w sieci na pierwszej fazie. A i pokazuje nam, że jesteśmy podpięci do gniazda siłowego. Mamy tutaj na tym V trójeczkę. No i mamy tutaj oczywiście moduł Wi-Fi, a tutaj informacja, że jest aktywne uziemienie. Także bardzo sprytne urządzenie, bardzo szybkie w obsłudze, fajnie działające, czytelny wyświetlacz, a co najważniejsze, ten wyświetlacz po jakimś dłuższym nieużywaniu się po prostu wygasi, więc się nie wypali, jak to zdarzało się w tańszych rozwiązaniach. Tutaj mamy jeszcze taką diodę, która sygnalizuje nam ładowanie. To też Wam zaraz wszystko pokażę, ale najpierw przetestujemy wersję 22 kg, czyli ja się szybko przepnę w gniazdo 22 kW i zobaczymy, jakie wtedy prądy da się ustawić. Także w pierwszej kolejności będzie bez wymiennych tutaj tych wtyczek, po prostu będzie albo 11, albo 22, a potem też do sprzedaży ma trafić wersja tak jak ja mam dzisiaj, czyli z trzema końcówkami. 11 kg, 22 kg i zwykłe gniazdko. Ja już jestem wpięty w gniazdo 32-amperowe, także teraz tak będzie to wszystko działać jak w wersji 22 kW. I mamy tutaj 6 amperów, 8 amperów, 10 amperów, 13 amperów, 16 amperów, 20 amperów, 25 amperów i 32 ampery. Tutaj wstawię taką tabelę, żebyście od razu widzieli, jaka jest wtedy moc ładowania przy danym amperażu. I teraz pytanie, czy kupić wersję 11 czy 22 kg, więc tak, jeśli macie gniazdko takie mniejsze, no to kupcie po prostu 11, natomiast jak macie większe, to kupcie 22, jak nic nie macie, to idźcie od razu w 22, bo to jest dużo bardziej uniwersalne i przyszłościowe rozwiązanie. Tylko wtedy trzeba pamiętać, kable 6 mm², zabezpieczenia minimum 32 ampery. Przy tym dużym gniazdku siłowym i przy 22 kW stacji ładowania. Oczywiście może być mniejsze zabezpieczenie, bo można tam ustawić, żeby nam stacja więcej nie puściła. Da się ustawić w aplikacji maksymalny prąd, jaki da się ustawić, nawet jeśli wepniemy się w 32-amperowe gniazdo. W ustawieniach aplikacji mamy preset Max Charging Current i możemy sobie tu wybrać na przykład, że 20 to jest maksimum, no bo takie mamy na przykład zabezpieczenie w domu. Potwierdzamy to. No i teraz zobaczycie, jak to będzie na stacji. Wszystko działa bardzo fajnie i teraz możemy sobie tu przestawiać, ale maksymalnie ustawimy już 20. Także jak ktoś chce wykorzystywać wersję 22 kg, a jeszcze nie może więcej, to może sobie to ustawić, żeby potem omyłkowo więcej nie ustawił. Niemniej jednak, nieważne jaką mamy wersję, to i tak auto determinuje, jaka będzie moc ładowania na końcu. Jak macie możliwość, to idźcie zawsze w 22 kg, 32 ampery. Jak widzicie tutaj, różni się to tylko grubością kabla, ale zawsze będzie dużo więcej możliwości. Dużo więcej możliwości, bo z tej 22 naładujemy auto jednofazowe 7,4 kW, naładujemy tutaj samochody, które mają 11, 3-fazową ładowarkę pokładową, a jak się kiedyś trafi auto z 22 ładowarką pokładową, no to będzie od razu urządzenie gotowe. A różnica w cenie, jeśli w ogóle będzie, to raczej bardzo nieduża. Także ja preferuję zawsze wersję 22 kg. No i teraz tak mam, i teraz w tym momencie mam ustawione dokładnie na 22 kg, czyli 32 ampery. I ja powiem Wam tak, ja uwielbiam urządzenia, które są proste, które da się obsługiwać bez żadnej aplikacji, gdzie wszystko od razu widzimy, że mamy urządzenie, które się z nami komunikuje za pomocą jakiegoś tam wyświetlacza i za pomocą przycisków. To jest petarda. Wchodzimy do garażu, wpinamy, to trwa sekundę i chcemy od razu widzieć, że się ładuje, jaką mocą się ładuje. To wszystko tutaj mamy. A za chwilę Wam pokażę jeszcze aplikację, bo aplikacja też działa petarda. Ale ważne, że jest jedno i drugie, bo jeśli mamy i aplikację,
i wszystko możemy używać tutaj z samego urządzenia, to jest najwygodniejsze. Lata praktyki pokazały, że to się najlepiej sprawdza, bo czasami telefon rozładowany, bo czasami się tutaj Wi-Fi zawiesi w garażu, różne rzeczy mogą się stać i wtedy nie chcemy się zastanawiać nad tym, chodzić, szukać telefonu, po prostu chcemy wpiąć, żeby się ładowało i tutaj tak możemy zrobić. A teraz krótka próba podładowania, jak to działa. Po prostu przyjeżdżamy sobie na przykład z pracy, o tutaj urządzenie ustawione już na maksa, czyli 22 kilo, bierzemy wtyczkę, przyciskamy na kluczyku otwieranie portu i wjeżdżamy wtyczką do portu. I sekundkę później komunikacja poszła, styczniki ruszyły i już mamy rozpoczęty proces ładowania. Tutaj akurat w Tesli miga wtedy na zielono. A teraz zobaczymy, co będzie tu na urządzeniu. No i już się tutaj rozpędza. Jak widzicie, widzimy aktualny amperaż. Tesla tak marzy, rozpędza się dość chwilkę. Mamy już 10 amperów. I nie bójcie się, jeśli stacja jest w stanie puścić 32 ampery, a auto jest w stanie przyjąć 16, no nic złego się nie stanie. Auto po prostu weźmie tylko tyle, ile może. Tutaj nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ile stacja może dać. Tutaj wąskim gardłem jest auto. Dobrze, żeby to stacja nie była wąskim gardłem, no bo wtedy już nic nie zrobimy. A tak to ile auto sobie zażyczy, tyle auto sobie weźmie. No i widzicie, mamy teraz nawet 11,5 kW mocy ładowania. A to dlatego, że jest wysokie napięcie w sieci, 246 V u mnie w tym momencie. Przy tym konkretnym samochodzie nie ma znaczenia, czy mamy wersję 16-amperową czy 32-amperową, natomiast w przypadku naszej Kii ma znaczenie, bo Kia przy niskim napięciu jest w stanie puścić nawet 17,5 A. No ale 17,5 A to tylko z tej mocniejszej 22-kilowatowej wersji. A poza tym z moich obserwacji wynika, że wersja 22 kg zawsze ma mniejsze straty, no bo grubsze przewody mniej się grzeją, porządniejsze wtyczki, które są w stanie puścić większy amperaż, no mniej się nagrzewają. Jest to bardzo nieduża różnica, ale zawsze. I mamy tutaj limit ustawiony do 80% i auto pokazuje, że będzie naładowane do pełna za około godzinkę, aktualnie 66%. No i moment później mamy już tutaj czas ładowania 3 minuty i doładowane 0,5 kWh, czyli jakieś 4 km zasięgu przy dzisiejszym zużyciu. Z ważnych rzeczy, stacja jest teraz w trybie czuwania i pobiera 2,5 W z gniazdka. Licząc koszt kWh złotówkę, to jest 22 zł w skali roku. Ale widziałem tutaj wyniki rzędu paręnaście watów, no i wtedy to może być nawet 100 zł w skali roku. Także warto mieć takie energooszczędne urządzenia. A, jeszcze teraz celowo wpiąłem do gniazdka, gdzie nie ma uziemienia i mamy od razu taki komunikat. Jak będziemy mieli taki komunikat, a nasze auto bez uziemienia się nie naładuje, to już od razu wiemy dlaczego. Także bardzo fajnie, że tutaj taka informacja jest od razu. Także jak jesteście gdzieś poza domem, zwróćcie uwagę, czy nie jest tutaj ikonka na czerwono, bo na czerwono to brak uziemienia. No i teraz też jesteśmy, powiedzmy, poza domem. Włożyłem urządzenie, no i pokazuje mi czas ładowania, że wystartuje za 11 godzin 26 minut. Dlaczego tak? No bo mam harmonogram ustawiony od północy, a mamy godzinę dokładnie 12:34, więc do północy pozostało 11 godzin 26 minut i wtedy auto zaczęłoby się ładować. No ale powiedzmy, że nie mamy teraz możliwości uruchomienia aplikacji tu i to przestawić, więc spróbujemy uruchomić to ładowanie natychmiast i z tego co pamiętam, to tu się dało przytrzymać któryś z tych przycisków, zaraz sprawdzę. Przytrzymujemy dolny przycisk około 3 sekund. Puszczamy. Zaczyna migać tu 00. I już auto się ładuje. No petarda. Także jest metoda bez aplikacji na natychmiastowe ładowanie, nawet jeśli są harmonogramy ustawione w stacji. No i tutaj zarówno z aplikacji, jak i ze stacji możemy sobie zmienić prąd ładowania w trakcie ładowania. Jeśli chcemy ze stacji zmienić prąd ładowania, nie z aplikacji, to trzeba po prostu dłużej przytrzymać. Także dłużej górnym przytrzymujemy, to w czasie ładowania zmieniamy prąd, a dłużej dolnym przytrzymujemy, to możemy skasować opóźnienie lub harmonogramy i natychmiast zacząć się ładować. No kurczę, takich sprytnych rozwiązań nam trzeba. Petarda sprzęt. A, tutaj mamy zasięg Wi-Fi, w garażu mam fulla, ale przed chwilą próbowałem poza domem, praktycznie zasięgu nie było, a stacja dalej pod tyłem się zgłaszała, także dobrze to Wi-Fi działa. A teraz spójrzcie, jak szybko to urządzenie się uruchamia, więc wkładam wtyczkę, raz i urządzenie jest gotowe do pracy. No rewelacja. A teraz Wam pokażę, jak to się fajnie uruchamia. Mamy tutaj skrót do TUI i już mamy włączoną aplikację. No i popatrzcie, petarda. No ułamek sekundy i wszystko widzimy, co tu się dzieje. Może włączę nagrywanie ekranu, będzie łatwiej. A teraz krótki rzut oka na aplikację.
Co my tutaj mamy? Widzimy, że nam się auto ładuje. Możemy sobie tutaj kliknąć i już się nie ładuje. Klikamy i już się auto ładuje. Możemy sobie zmienić prąd ładowania, a co fajne, a nieoczywiste w takich tanich rozwiązaniach, możemy to zrobić również w czasie ładowania. Potwierdzamy i natychmiast prąd będzie przełączony na 6 A i odpowiednio moc będzie tutaj mniejsza. Możemy ustawić sobie, żeby ładowało się natychmiast samochód, żeby ładował się z opóźnieniem do 8 godzin oraz możemy sobie ustawić harmonogram. Ja tu mam na przykład, żeby od północy do 6 rano na taniej taryfie się ładował. Jak teraz włączę harmonogram, no to ładowanie zostało przerwane, a to dlatego, że teraz jesteśmy poza godzinami taniego prądu. No ale przestawiam na natychmiastowe ładowanie i już nam się tu auto rozpędza z ładowaniem. Także działa to po prostu perfekcyjnie. Widzimy tutaj też, że jeśli mamy napięcia na tych fazach, to widzimy, że jest ładowanie trzyfazowe. Jeśli ładujemy się jednofazowo, to tylko na jednej fazie jest napięcie. Przy czym pomiar mam wrażenie, że jest z jednej fazy, a na tutaj po prostu tylko informacyjnie pojawia się, bo u mnie jest rozjazd na fazach, a on tego rozjazdu nie widzi. Tutaj poniżej widzimy, jaka jest teraz moc ładowania. Aktualnie 4 kW, a przestawimy sobie tutaj na maksa i zaraz ta moc będzie jechać do góry. Chwilkę to trwa, ale to ze względu na samochód, bo samochód tak pomału się rozpędza. No ale już widzimy, już jest 8 kW, już jest 10 kW, 10,5 kW. Przy wysokim napięciu da się tu zobaczyć nawet 12 kW w przypadku tych samochodów z 11-kilowatową ładowarką pokładową. Co my tutaj mamy jeszcze? Mamy tutaj taki self-test ładowarki. Widzimy, że wszystko działa w porządku. Mamy statystyki. Widzimy, kiedy auto zaczęło się ładować, kiedy skończyło, ile energii zostało przetransferowane oraz mamy ustawienia. W ustawieniach możemy ustawić maksymalny prąd. Mamy tutaj informacje o ładowarce. Z ważnych rzeczy mamy tutaj zabezpieczenie typ B. AC to jest 30 mA plus DC to jest 6 mA, prądy 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25 i 32 A i wersja oprogramowania 1.0.7. Była aktualizacja, tutaj aplikacja zgłosiła, że zaktualizować, to zaktualizowałem, także mam aktualnie najnowszą wersję. No i możemy sobie tutaj dać Share Charger, czyli udostępnić i każdy, kto ma aplikację tu i będzie też widział, co się dzieje. Wszystko tak łatwo, prosto, przyjemnie, a co najważniejsze, to wszystko działa perfekcyjnie, szybko, także jestem zachwycony, jak tutaj ta Tuya współpracuje z tym urządzeniem Platinetu. No po prostu to jest petarda. I popatrzcie. To jest natychmiast. Praktycznie nie widać opóźnienia. Przestawiłem w aplikacji 6 A i od razu mamy 4 kW mocy ładowania. Teraz z powrotem ustawię na maksa. I popatrzcie. Natychmiast wskakuje na stacji 32 A. Ja to urządzenie mam od kilku tygodni podpięte tutaj do Wi-Fi. Używałem go też na zewnątrz. Nigdy się to nie zawiesiło, nie przywiesiło, nie opóźniło. No po prostu jestem zachwycony, jak to wszystko fajnie, szybko, sprawnie działa. Wszystko możemy obsługiwać z tego, ale tutaj ta aplikacja jest po prostu perfekcyjna. A że ładowanie postępuje, no to jak wchodząc do garażu nam tutaj takie coś mruga, to bardzo przyjemnie widzimy, że się ładuje. Nie musimy się zastanawiać, czy idzie, czy nie idzie, tylko taki paseczek, takie proste informacje najbardziej są użyteczne. A do tego, jak zawsze w tych sprzętach od Platinetu, fajne wykonanie. Mamy tutaj solidne kable, solidne zabezpieczenia, tutaj takie gumowe, żeby to wszystko się nie uszkodziło. No fajnie to zrobione. Tak samo po stronie stacji, duże, takie miękkie, fajne gumy. Także bardzo, bardzo mi się to urządzenie podoba. Zapomniałbym Wam pokazać, jak to łatwo się urządzenie paruje również. Tutaj usuniemy sobie. I teraz tak, co zrobić, jak chcemy dodać urządzenie. Popatrzcie. Uruchamiamy aplikację TUI. Od razu nam się pokazuje, żeby dodać. Musimy być połączeni telefonem z tą siecią Wi-Fi, którą będziemy mieli połączoną za chwilę ładowarkę. Wtedy on sobie sam przerzuci hasło. Dajemy dalej. No i już ładowarka jest dodawana. Chwila, moment nieuwagi. Już mamy urządzenie. I teraz tak, jak sobie zrobić skrót? Jeszcze może Wam pokażę. Wchodzimy na Platinet EV Charger. I teraz możemy dodać ikonę do ekranu głównego i już będziemy mogli sobie w taki szybki sposób odpalać informacje o naszym ładowaniu. No bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba, bo jest to wszystko proste, intuicyjne i działające, co najważniejsze, bardzo szybko. Także dla kogo taki sprzęt? Dla każdego, kto posiada elektryka i chce mieć takie uniwersalne urządzenie. Można to używać w garażu u siebie w domu. Można dzięki temu, że mamy aplikację, mieć wszystkie statystyki. Można też również to na końcu odpiąć z tego gniazda siłowego, wziąć na jakiś biwak czy na jakąś agroturystykę i tam też się podładować.
No jest tutaj opcji co niemiara, a to wszystko dzięki temu, że można to używać bez aplikacji, jak jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie nie ma choćby sieci, ale w domu, jak to fajnie mieć zawsze trochę statystyk, więc to też da się zrobić. Do tego fajnie, że mamy tutaj przystępną cenę, fajnie, że tutaj jest bardzo stabilne to Wi-Fi, mi się to nigdy nie zawiesiło, no i fajnie, że mamy dwie wersje, bo tutaj zależnie od tego, kto ma jakie gniazdko w garażu, no to można sobie wybrać albo 11, albo 22 kilo, a jak ktoś już zaczyna od nowa przygodę z elektromobilnością, musi jakiekolwiek zrobić, to ja polecam, żeby od razu zrobić sobie 22 kilo, bo to będzie po prostu bardziej uniwersalne. Także kolejne fajne urządzenie, miło mnie zaskoczyło, dzięki temu, że tak sprytnie, fajnie, szybko działa, że jest bardzo intuicyjne, no i do tego nie będzie kosztować majątku. W pierwszej fazie będzie w sprzedaży wersja 11 i 22 kilo, a potem prawdopodobnie jeszcze wersja z wymiennymi końcówkami. Z takich tutaj danych technicznych mamy tutaj 5 metrów całe to urządzenie, od pierwszej wtyczki do gniazdka typ 2 do samochodu. Wszystko fajnie zrobione, no takie naprawdę zgrabne, sprytne i czegóż chcieć więcej. Elektromobilność nie musi kosztować majątku, elektromobilność nie musi być trudna i kolejne takie proste urządzenie właśnie dzisiaj Wam to pokazuję. Mamy tutaj dwa przyciski, mamy tutaj ekranik, mamy tutaj aplikację, jak ktoś chce, ale nie musi tej aplikacji używać. Fajne spasowanie, fajne wykonanie, fajne te kable, fajne tutaj zabezpieczenia. Dla mnie numer jeden dzisiaj, od dzisiaj będą urządzenia, które pracują pod TUI-ą. No bo ja TUI używam na co dzień, działa to po prostu perfekcyjnie, działa to szybko, działa to intuicyjnie. Także jestem w ciężkim szoku, że to takie fajne urządzenie. Zabierałem się za testy tego jakiś czas i myślałem, że o kurczę, kolejne urządzenie do testowania, trzeba będzie się doktoryzować, zastanawiać, jak to sparować, jak to połączyć, co tu z tym zrobić. A tutaj pod tą TUI-ą, kurczę, no czysta przyjemność. Takich urządzeń nam trzeba. Prostych, intuicyjnych, działających sprytnie. W opisie jak zawsze znajdziecie aktualny link do urządzenia, jakieś tam kody rabatowe oraz link do filmu, gdzie jest taka zbiorcza lista wszystkich sprzętów od firmy Platinet, które do tej pory testowałem. A ja na koniec jak zawsze dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie, do zobaczenia, cześć!